Robert, a powiedz, ile dla Ciebie znaczy zainteresowanie ze strony Chińczyków? W ogóle agenci przekazywali Tobie te informacje, czy Ty gdzieś tam w mediach jakby o tym przeczytałeś? To w ogóle jest w jakimś sensie prestiżowe, czy zupełnie nie... Ja wiem, że nie byłeś zainteresowany, ale czy w ogóle pochylałbyś się nad taką ofertą? W tym momencie na pewno nie. Nawet wiedziałem, że jest, ale tak naprawdę nawet nie interesowałem się głęboko dokładnie co, jak, no bo to nie jest czas na... Tam w ogóle jakieś niemoralne pieniądze leżały na stole. No to tak, leżały i... ale z drugiej strony w moim wieku pieniądze nie są najważniejsze i też piłka nożna po to trenuje tyle lat, że nie tylko zarabiać nie wiadomo jakie... A nie zarabiasz źle. Wielkie pieniądze, ale z drugiej strony też robię to z miłości i z pasją. I raczej tak do tego podchodzę, dlatego pieniądze są ważne, nie ma co ukrywać, ale nie najważniejsze. I tutaj wybrałem, nie wybrałem pieniędzy, tylko wybrałem piłkę nożną. To jasne. Ale z kolei już zainteresowanie Realu Madryt, domyślam się, że miło pojechało. Ciebie. To już wiadomo, jakiś czas też trwa, więc akurat moim zdaniem gram w klubie teraz, którym jest... Pewnie no top 3, no. Można się wiadomo spierać, kto jest lepszy. Jeden lubi brunetki, inny tak, brunetki. Tak, dokładnie, więc wiadomo, że może w ostatnich 2 latach, 3 latach to tam zdobył, nie wiem, Ligę Mistrzów czy coś, to może akurat jest trochę, że tak powiem, ten krok do przodu, ale to rok, dwa i to wszystko znowu się zmienia. Też patrzmy przez ostatnie 5 lat, tak, na przykład Bayern tak naprawdę co roku jest w półfinale Ligi Mistrzów. Gdzieś tam niewiele czegoś brakuje, więc no, to wiadomo, że zawsze jakieś tam zainteresowanie z jednej strony sklepie, ale z drugiej strony jak się gra już w takim klubie wielkim, to też takiego wrażenia wielkiego nie robi. Gdzieś z Twojego otoczenia wyszła informacja, że jakby na koniec kariery planujesz gdzieś w odległej perspektywie, widzisz MLS. Potwierdzasz? Tak, myślę, że to taki interesujący kierunek. Nie wiem, czy to się czy będę miał okazję, czy za parę lat stwierdzę, że jednak nie, ale nie mówię nie, to raczej do tego podchodzę. Też ciężko mówić, co będę chciał dokładnie robić za te parę lat, bo no, życie piłkarza nie trwa wiecznie. Parę lat to jest naprawdę kupa czasu, jeśli chodzi o karierę piłkarza. I myślę, że to tam gdzieś po głowie to może chodzić, może kiedyś w przyszłości fajnie byłoby tam zagrać, pożyć, zobaczyć, ale z drugiej strony na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie w 100% powiedzieć, czy na pewno będę tam grał, albo na pewno będę tam chciał grać, bo wiadomo, no, czasy się też zmieniają w piłce nożnej. Geografia piłkarska też się może zmienić. Też się zmienia, więc tutaj nic pewnego po prostu nie jest. Podpisałeś nowy kontrakt z Bayernem. W Polsce przyjęty z wielkim ach, bo to jest najwyższy kontrakt w historii Bundesligi. Też podchodzisz do tego jak do czegoś szczególnego, czy po prostu należała Ci się taka garza? Nie, znaczy to jest nagroda za tą ciężką pracę, którą wykonałem i za to, co udało mi się zrobić. Ja do tego tak bardziej podchodzę i docenienie tego. Też jak Bayernowi zależy na mnie jako osobie, jako piłkarzem, więc wydaje mi się, że na pewno są powody takiego zadowolenia, że wierzą we mnie, że liczą na mnie, ale z drugiej strony no, to jest coś się stało i teraz tak naprawdę kolejne rzeczy, które są przede mną. Ale zależało Ci na tym, żeby to był rekord? Rekord? Nie, nie patrzyłem na to, nie patrzę kto ile inny zarabia. Wiedziałem ile ja chcę zarabiać. I tak? Na ile siebie wyceniasz. Tak, na ile się wyceniam. Ile też jestem wart, że tak powiem, dlatego no, to byłem świadomy tego, co klub powinien zaproponować lub właśnie podpisać, na jakich warunkach ze mną kontrakt. Jakieś reakcje kolegów były na ten Twój kontrakt? Nie wiem, ktoś może bardziej Cię zaczął nie lubić? Odczułeś takie historie? Nie, myślę, że nie ma czegoś takiego. Myślę, że to jest czasami też piłkarze raczej nie są na tym skupieni. Każdy, Rozumiem, każdy nie rozmawiacie o poborach? Nie, każdy ma swoje tak jakby oczekiwania, swoich menadżerów, tak, swoje życie, swoje...
swoją myśl, tak? Co by chciał, co oczekuje, więc wiadomo, no to jest tak, każdy raczej bardziej skupia się na sobie i docenia to, co ma. Czyli rozumiem, nie jest tak, bo kiedyś taka była głośna sprawa, że Arjen Robben niespecjalnie lubi do ciebie pomagać, że teraz jak w przestrzeni publicznej ukazała się informacja, że podpisałeś rekordowy kontrakt, to Arjen jeszcze rzadziej ci podaje. Nie, tak, to czegoś takiego na pewno nie ma, więc wiadomo, no każdy coś tam lubi sobie pisać, szczególnie jeśli są jakieś tam w tekście albo w zamiarze opisanie czegoś, co nie jest idealne, tak? No to czasami się po prostu lepiej chyba sprzedaje. Ale chyba prawda jest taka, że miałeś swego czasu pretensje, a przynajmniej miałeś powody, żeby mieć takie pretensje do Ariana, że on jednak trochę za bardzo egoistycznie się zachowuje w pobliżu bramki przeciwnika. Myślę, że na początku mojego podobania nie były takie okresy, gdzie no nie byłem zbytnio szczęśliwy, ale też myślę, że z czasem zrozumieliśmy się my lepiej razem, nie tylko poza boiskiem, ale też na boisku, jak powinniśmy grać, i też Arjen zrozumiał, co czasami jest chyba lepsze, bo no wiadomo, no to nie jest zawodnik, który gra tak od wczoraj, tak? To zawsze jest zawodnik, który lubił piłkę przy nodze, lubił dryblować i sam kończyć akcję, ale z drugiej strony też chyba zauważył, że czasami dla zespołu warto też zagrać i też z drugiej strony Arjen też czasami nam właśnie pomaga tymi akcjami w pojedynkę, gdzie kiwnie dwóch, zrobi miejsce i wtedy jest więcej szans na zdobycie bramki. Więc tutaj akurat myślę, że czas pracował na to, że po prostu my z drużyną, my z Arjenem, drużyna z Arjenem się po prostu lepiej zrozumiała i też każdy wie, czego może się spodziewać po koledze. Mhm. A zdarzyło ci się już z nim wypaść po treningu na kawę czy piwko? Tak, zdarzyło się, więc Arjen też jest taką samą rodzinną, ale zdarzyło się i tak jak mówię, no to jest fajna osoba, z którą naprawdę można fajnie porozmawiać. Robert, to za tobą kolejny udany rok, natomiast pewnie są też powody do niedosytu, nawet na tej niwie klubowej. Domyślam się, że goleador na twoim poziomie to ściga te 50 goli w ciągu roku, no i pewnie Liga Mistrzów też chętnie byś wygrał, no bo kto by jej nie wygrał? Wiadomo, no to jest... Ja do tego trochę inaczej zacząłem podchodzić. Nie? Jak się uda, to się uda. Też nie wcześniej chciałem to za wszelką cenę i byłem spięty aż... No, ale mówisz teraz o 50 golach, czy bardziej o Lidze Mistrzów? Nie, o Lidze Mistrzów. To 50, 49 czy 55 to nie ma znaczenia. Nie napinasz się zupełnie w tym kierunku. Nie, bo tym to nie ma znaczenia. To są tylko liczby. Z drugiej strony... Liga Mistrzów, tak jak mówię, no może przyjdzie czas taki, gdzie uda się to wygrać, ale z drugiej strony też nie chcę się napinać, bo wiem, że chyba nie ma sensu. Nie ma sensu i raczej wolę się skupić na tym, co trzeba zrobić. Mhm. Gdzieś w przestrzeni publicznej też się ukazała gdzieś twoja, albo tylko przypisywana tobie ocena trenerów. Ancelottiego cenisz wyżej od Guardioli? Jak w ogóle podchodzisz do warsztatu tych dwóch trenerów? Nie, to jest po pierwsze są... Dwie różne osoby, dwóch różnych trenerów, więc każdy ma swoją ideę i każdy pracuje inaczej, więc tutaj to jest, nie ma lepszy, gorszy, nigdy czegoś takiego też nie powiedziałem, więc wydaje mi się, że akurat staram się po prostu od każdego trenera czerpać to, co ma najlepsze i brać to do siebie i też w jakimś stopniu robić postępy. Znaczy, ale oni też mają jakby znak równości. Strasznie dużo ten piłkarz z dziewiątką grywa u nich. Czy trochę nie za dużo? Jesteś eksploatowany? Nie czujesz się zmęczony? Potrzebujesz aż tyle minut? Myślę, że akurat w Bundeslidze przerwa zimowa też powoduje to, że człowiek może odpocząć. Że jednak to jest tydzień, dwa tygodnie dłużej niż w innych ligach. I w perspektywie całego sezonu to ma znaczenie. Z drugiej strony czasami też odpocznę sobie. To nie jest tak, że każdy mecz gram po 90 minut i w pierwszej rundzie, tak jak w pucharze nie grałem w ogóle w jednym meczu, tak pewnie w tej rundzie będzie podobnie, tak mi się wydaje, że gdzieś tam pewnie będę odpoczywał, bo też czasami trzeba odpocząć, zobaczyć, jak to z boku wygląda, ale wydaje mi się, że akurat jestem przygotowany na taki wysiłek i tutaj dla mnie to nie jest żadna nowość i też nie mam z tym problemów, żeby rozgrywać taką ilość meczów co sezon. Thank you.